Na początku chciałbym podziękować firmie InPro za dostarczenie sprzętu do testów. Linki do recenzowanych produktów znajdziecie w opisie tego filmu. Zawsze wychodziłem z założenia, że w przypadku sprzętu dla graczy nie warto tracić pieniędzy na budżetowe propozycje. Zwykle znacznie odstawały jakością od droższego sprzętu, czy to pod względem wykorzystanych materiałów, czy też funkcjonalności. Dlatego gdy firma InPro skontaktowała się ze mną z propozycją zrecenzowania sprzętu Havit, nie spodziewałem się zbyt wiele. Czy moje przypuszczenia były słuszne? Przekonacie się sami. Zrecenzowane zostaną trzy produkty firmy Havit. Słuchawki Havit GameNode H2212U, mysz Havit GameNode MS837 RGB oraz klawiatura mechaniczna Havit KB473L. Zacznijmy od słuchawek. Mają 40 mm membrany, pasmo przenoszenia od 20 do 20 tysięcy herców oraz zaskakująco dobry wbudowany mikrofon. Oto jakość mikrofonu w słuchawkach Havit GameNode H2212U. Słuchawki są czarne, ale nauszniki i mikrofon zostały podświetlone. Niestety nie jest to podświetlenie RGB, tylko niebieskie, błękitne. Jakość dźwięku określiłbym jako wystarczającą. Dźwięk jest zauważalnie bardziej płaski niż w moich Arctisach 3, ale na pewno nie na tyle płaski, żeby utrudniać granie. Mam mieszane uczucia co do wbudowanego pilota. Służy on do regulacji głośności i włączania oraz wyłączania mikrofonu i podświetlenia, ale jest duży i nieporęczny. Nie pogardziłbym po prostu zwykłym pokrętłem głośności na samych nausznikach czy też na kablu. Na plus można zaliczyć jakość wykonania słuchawek. Pałąk wykonany jest z metalu, więc ciężko będzie go uszkodzić czy też złamać. Nauszniki są wykonane z pianki pokrytej proteinową skórą. Ja nie mam pojęcia co to jest, ale ważne, że jest miękka w dotyku i co najważniejsze, nie pocą się od niej uszy. Jedyne do czego mogę się przyczepić to to, że w przypadku dłuższego użytkowania słuchawek bolą mnie od nich uszy. Ale producentom słuchawek zawsze ciężko jest trafić z odpowiednią wielkością pasującą do wszystkich głów. Podsumowując, jest różnica pomiędzy słuchawkami Havita a moimi Arctisami, ale na pewno nie jest to różnica, za którą zapłaciłbym 190 zł więcej, bo Havity kosztują jedynie 79 zł w sklepie InPro. Przejdźmy do myszki. Havit GameNode MS837 RGB, chwytliwa nazwa, to mysz wyposażona w sensor PMW3325, znany m.in. z legendarnej budżetowej myszy A4 Tech Bloody P85. Sensor ten, pomimo mieszanych opinii krążących o nim po internecie, nie sprawił mi żadnych problemów. Zresztą przetestowałem go programem Mouse Tester i porównałem wyniki z myszką Logitech G203, której używam na co dzień. I pod względem jakości sensora i zawodności są one jak najbardziej porównywalne. Mysz ma podświetlenie RGB, ale pomimo tego co widać na pudełku, logo i rolka są podświetlone jedynie czerwoną diodą LED. Mysz posiada 6 przycisków, w tym 2 boczne, 1 w scrollu i przełącznik DPI od 1000 do 7000. Na spodzie myszki znajduje się również przełącznik zmieniający tryb podświetlenia z RGB na jednolite oraz dający możliwość całkowitego wyłączenia podświetlenia. Więcej opcji zmiany podświetlenia, jak również ustawienia makr, częstotliwości i innych opcji można znaleźć w programie ze strony producenta. Pozytywnie zaskoczyła mnie wygoda użytkowania myszki. W porównaniu z używaną przeze mnie G203 od Logitecha, myszka Havit waży trochę więcej, około 120 gram, dzięki czemu nie mam uczucia, że używam myszki dla dzidziusiów. Mając do wyboru MS837 a G203, wybrałbym mysz od Havita, szczerze. Szczególnie, że w sklepie InPro kosztuje ona tylko 69 zł. Nice. I teraz produkt, który zaciekawił mnie najbardziej. Klawiatura mechaniczna Havit KB473L z podświetleniem RGB. Świetne nazwy. Podświetlone są zarówno klawisze, jak i plastikowy pasek na górze klawiatury. Oprócz standardowych 104 klawiszy znajdziemy 4 dodatkowe nad numpadem. Służą one do regulacji głośności oraz jako skrót do Windowsowego kalkulatora. Podświetlane pokrętło głośności nad klawiszem Escape. I co najciekawsze, 4 programowalne klawisze. Jest to jedna z najtańszych klawiatur mechanicznych posiadających taką funkcjonalność. Tworzenie makr pozwala zwiększyć produktywność w wielu dziedzinach, więc uwzględnienie klawiszy specjalnie do tego stworzonych to duży plus. Komfort pisania jest dość dobry. Zauważyłem jednak, że dość często pomijam polskie znaki przez to, że klawisz Alt się nie aktywuje. Ale oprócz tego nie znalazłem innych problemów.
klawiaturze zastosowano przełączniki Outemu Blue, które są strasznie głośne, więc jeśli dzielicie z nim pokój, zapomnijcie o używaniu jej w nocy. Nie jestem też do końca przekonany co do trwałości tych przełączników. Moja ostatnia klawiatura Moldcom Volcano LAN Party dość szybko wyzionała ducha, więc dam wam znać, jak to będzie wyglądać po jakimś czasie z klawiaturą Havit. No ale jeśli potrzebujecie solidnej klawiatury mechanicznej z wieloma funkcjami, to w sklepie InPro znajdziecie ją za 199 zł. Podsumowując, nie spodziewałem się tak solidnych produktów w tym segmencie cenowym. Firma Havit w pewnym stopniu zmieniła moje podejście do sprzętu komputerowego, więc jeśli macie ograniczony budżet, to za około 350 zł możecie kupić naprawdę dobrą myszkę, słuchawki i klawiaturę. Polecam.